chciałam wam pokazać, jak wygląda mróz. Nie, ale tak naprawdę to jeszcze nigdy tak nie widziałam opustoszonych ulic. Witamy się przede wszystkim, dzisiaj jest środa i właśnie ten największy mróz był. Musieliśmy na chwilkę wyjść z domu i jeszcze nigdy nie widzieliśmy tak opustoszonych tutaj ulic. Co prawda teraz 3 samochody przyjechały, ale ale to wszystko. Jest teraz 27, a odczuwalna jest nadal około 40, nie? Gdzieś tak mniej więcej. 42, a jest godzina 11:51, tak więc już prawie południe. I wracamy do domu. I powiem wam, że aż tak strasznie nie czuć tego mrozu. Chciałam wam tylko jeszcze powiedzieć, że nie ma aż takiej strasznej różnicy pomiędzy minus 15 a minus 20 czy minus 30, ale bardzo szybko tutaj nos zamarza i generalnie minutka i już po prostu wszystko tutaj tak czuć, że jest zamarznięte. I generalnie no nie jest to bezpieczne, żeby tak wychodzić na długo. Na chwilkę oczywiście można i czasami trzeba wyjść na przykład z pieskiem na dwór, ale nasz piesek też 30 sekund i już wraca do domu. I mroza nie lubi zimy. Maja, chciałaś coś powiedzieć? Jestem też w domu, tata nie był. Na dworze jest zbyt zimno, żeby się bawić, to a jak nie ma szkoły, to Maja teraz wymyśliła sobie obraz robi. Tak za bardzo nie pokazuje, bo Maja nie chce teraz pokazać. Pokażesz efekt? Skończone. Zobaczcie, jakie kolory będą, ale będzie takie wymazane. Takie na razie są kolory. Było trochę wymazane, może powiedzieć. I na obiad będziemy mieli pizzę, ale nie z taką z sklepu, tylko będziemy mieli mama robi w domu. Ja niestety nie jem pizzy, bo jestem na oczyszczaniu, tak więc ja będę sałatę jadła. Ale dla was robię pizzę. Nie taka dieta, tylko takie oczyszczanie, żeby mama była... zdrowa. Zdrowsza. Chuda? Chuda przy okazji. No. Ale zdrowsza. I zdrowa. No. Do zobaczenia później. Efekt końcowy pokażemy. Tak. I pizzę też pokażemy później. Pewnie. Pizza dla Mai i Michała. Bo ja, Maja, tak jak powiedziała, jestem na oczyszczaniu, a ja mam takie jedzenie. Więc smacznego. Trzeba mi zmazać. Właśnie będziemy wychodzić... Właśnie będziemy wychodzić na dwór, żeby zrobić eksperyment z pękami i z gorącą wodą. Zobaczymy was na dworze. Musimy pogodę wykorzystać też. Taką, jaka jest, do eksperymentów. Michał będzie pokazywał. Uwaga. Wodę. Śnieg. Może bałwana mi się uda zrobić. Czyli eksperyment był taki, że gorącą wodę, wrzątek, wylewaliśmy właśnie na tą zimną, na to zimno. A Maja próbuje robić bańki i chce zobaczyć, czy się zamrożą. Mamy w garnku gorącą wodę, wrzątek. I para się od razu. To jest taki śnieg, para, co to jest? Zimno. Zimno. Mogę to wyjaśnić? No możesz. Wiecie co, odwołuje już to, że jest... Tak samo odczucie jest o wiele, wiele zimniej. To, co wcześniej powiedziałam, już odwołuję. Po prostu mrozi tak zatoki, że dostaje, tak ściska bardzo. Skurczyłaś. Zamiast skurczyk. One takie są inne, jak nie pękają tak jak bańki. Aaaa!
pewnie w kamerze nie widać. O, pękła! Rzeczywiście zamarzła. Wow. Wygląda. Wow. Nie jest zamarznięta. Taka jakby folia się robi. Taka folia, mhm. O, ale wlazł w ten śnieg! No potrzymaj, nastał pancerz. A nie. O, tam leci, leci. O. Te co tak... Ojejku, jak... Dasz Maja radę to przynieść? Może ja tam pójdę. Czekaj, Majziu. Czekaj. Stój. O, tutaj wam pokażę. To jest ta bańka. O, nie wiem, czy to tak widać. To jest to. Taka folia się z tego robi. Co tam? Uaa! Okej, ja już idę do domu, bo mi zimno. Mama, mogę pokazać. Mama, mogę pokazać twoje krzesło? No, rachu ciachu. I tak jak powiedziałam, odwołuję, jest o wiele zimniej, nie da rady wystać 5 minut. Pewnie jak ktoś nas widzi teraz przez okno. Amerykanie? Jo! Oni tacy są... Jezu, aż mi szczęka zamarzła. Oni są trochę tacy... Takie domowniki. Strasznie wszystko w domu lubią. Albo w barze. Albo. No to jedziemy do baru. Znaczy, na dwór to dzieciaki w lato wychodzą. Bo jest plac zabaw i jak jest ciepło, to jest... Wstawaj, Maja, już chodź. Ale tak, żeby rodzice tak, czy gdzieś tam, nie wiem, w ogóle sobie rodziny siedziały, nie wiem, na tarasie i grilla robiły coś, to bardzo rzadko. Bardzo. Okej, bo ja już wszystko sniałam. Idziemy do domu. Pokaż się, Michał, jaką masz czapkę. Ja się nie chcę zbierać, tak mi ciepło. ale zimno. Teraz już słońce powoli zachodzi i ojeja. Naprawdę, jeszcze takiego zimna nigdy nie było u nas. Chociaż jest tutaj bardzo zimno w zimy, a ciepło w lata. Nawet moje serce nie jest tak lodowate. Tak. Ile lat temu było tak zimno? Mówili dzisiaj ostatni raz taka niska temperatura na lotnisku właśnie tutaj w Chicago, na O'Hare, było było w 1966 roku. Twoje patyczki Rosa, to naprawdę... Muszę jeszcze raz wyjść z Rosą, bo Rosa chce jeszcze raz wyjść. I teraz już jestem gotowa na wyjście, wtedy miałam za cienką czapkę. I mi zmroziło bardzo głowę. Teraz mam Michała czapkę i swój kaptur. Jestem gotowa. Nie, jeszcze masz jeszcze jedną czapkę. Znaczy mam swoją czapkę, mam Michała czapkę i mam kaptur. Chciałam wam powiedzieć jeszcze, że dzisiaj, bo dzisiaj mamy w czwartek, Michał już pojechał do pracy, ja z Mają jestem w domu. Mróz dzisiaj był też dosyć spory, bo było minus 31 stopni, ale odczuwalna już była mniejsza, było minus 37. I ten mróz już ma właśnie zelżeć. Wieczorem ma być tak około 4 minus 20 i ma zacząć padać śnieg. Nie wiem, czy będą duże te opady, czy nie, ale ma właśnie padać. I najciekawsze jest to, że we wtorek przewidywalna pogoda to jest plus 12 stopni. Tak więc różnica temperatury niesamowita, bo będzie aż ponad 40 stopni różnicy w przeciągu tutaj tylko kilku dni. A znowu w czwartek ma być minus 10 właśnie w ciągu dnia. Tak więc no niesamowicie ta temperatura teraz tutaj szaleje. Ale tak jak wam pewnie kiedyś mówiłam, tutaj lata są bardzo gorące i jak już tak od kwietnia, maja zacznie się ciepło, to wrzesień jest jeszcze bardzo ładny, bardzo jest ładny. Październik często też jest tak, że można jeszcze chodzić na krótkim rękawku, a potem jak już tutaj przychodzi zima, to po prostu ta zima jest. Oczywiście są też takie dni właśnie cieplejsze, tak jak będzie we wtorek,
ale jeżeli jest zima, to zima, lato, to lato. My teraz czekamy jeszcze z Mają, właśnie ma przyjechać do mnie koleżanka z córką, Mai koleżanką też, tak więc będą dziewczyny się bawiły, a my też jeszcze sobie troszkę pewnie tutaj poplotkujemy i pogadamy, popracujemy może nawet trochę. Ja się w takim razie z Wami żegnam z tych mroźnych okolic Chicago. Dziękuję Wam za wszystkie łapki w górę i za subskrypcję. Jeżeli będziecie chcieli nas dalej oglądać, to oczywiście zachęcam do subskrybowania. Będziemy się starali właśnie teraz tak troszkę częściej wrzucać filmy. Dziękuję Wam jeszcze raz za te kolejne 2 dni i do zobaczenia. Pa, pa!